Siema, z tej strony Hogaty, a to są ekipowe wyścigi, gdzie najlepsi gracze ścigają się o prawdziwą kasę. Odcinek z drugiego trybu znajdziecie na moim nowym kanale. Wszystkie potrzebne linki, Instagram, G2 i do kanału w komentarzu pod filmem. Wielkie wyścigi Hoksów, sezon drugi, zaczynamy. Okej, proszę Państwa, drugi sezon WWH właśnie się rozpoczął. Tryb oczywiście kontaktowy, mapa 10-osobowa, mamy 10 zawodników tym razem. No i lecimy z sezonem pod tytułem Stunt. Mapki typu Stunt. Chciałbym tylko wszystkich tutaj serdecznie powitać w drugim sezonie WWH. Oczywiście chciałbym przede wszystkim tutaj pana Mlekoluda przywitać. Dzień dobry, witam serdecznie, witam, zapraszam na drugi sezon. Okej. Okay. To wypad, ty z pomarańczowym kolorem ogólnie. Ja jestem pomarańczowy, tak. Jodsonek, tak, obserwujemy go tutaj. Panowie, powiedzcie mi, jak obstawiacie drugi sezon? Czy macie już jakieś takie typy pierwsze? Ja nie mam typów żadnych. A na to, jak wam się podoba sezon stuntowy? Na razie mamy fajne mapy. Na razie. Kręci się w głowie. Tak, kręci się w głowie dopiero. Się dzieje zdecydowanie tutaj. J-Pok jak się teleport. No J-Pok się tepa właśnie, no. J-Pok się tepa nagle na pierwsze miejsce przez chwilę. Ogółem gigafajnie, jest Jiro, jak sobie jadę na ostatnim miejscu, a Jiro jak mnie wydłuca, ponieważ... No jak mi wlazłeś pod koło, no to cóż. Fajnie, że ci weszło pod koło. Okej. Jest to ostro, ale pójdzie. Ale karabin. Nie no, powiem wam, ciemnie się ogląda. No, to jest tryb, powiem tak, drugi sezon na mapkach stuntowych może po prostu budzić większe emocje, przede wszystkim na tym trybie kontaktowym, gdzie będzie różnica już. Będzie. Oj tak. Jojek, co ty robisz? Aura. Nie. Ty skryciłeś we mnie, ja mam prosto cały czas. Skryciłem, nie wcale. Jojek, okay. Jeden prosto, a ty dalej w prawo skręciłeś. Ja skręciłem właśnie, o to chodzi. U mnie jak prosto jechałem. To jest na pierwszej pozycji w ogóle. Pax. Potem jest Janowski. Nie. O, dziki. Ale dobra, uratował. Nie. Jednak nie. Dziki, co tam robi breakdance'a? Nie. Jestem Bruno. O kurcze. Ale żeby tak, Jodsonka puszczacie? Panowie. Nie, no naprawdę, z posyłką puszczają na przód. Janowski tu trochę Paxa chyba chciał zepchnąć i niestety nie wyszło. No. Ja to tylko muszę powiedzieć, że Jodsonek dzisiaj trenował z ćwikłą. Dobra, no, także... O Boże. Ja pierdzielę. Co to się dzieje, proszę Państwa? No i tym sposobem Jodsonek wszedł na pierwszą pozycję. Jakie XD to jest. Janowski, Pax trzeci, potem... Dobra, jechać tego, oszukuję ten... Ej, to jest już drugie okrążenie, nie? Tak. Jaki był mniej więcej czas osoby, która na pierwszym przejechała? Nie wiadomo. Nie spojrzałem. Nie pamiętam, szczerze. Jodsonek nie wie, ile zajęło mu przejechanie okrążenia. Powiem tylko tyle, że w takim... No tak, w treningowym okrążeniu 2.40 było, także powinno być szybciej tutaj na zwykłym wyścigu już. Jechać do tego. Dobra, co Jodsonek? Obstawiam 2.31, nie, nawet 2.28 będzie najlepsze okrążenie tutaj. Ja wam nie chcę nic mówić, panowie, ale może być wam trudno dogonić Jodsonka. No, jeżeli nie zaczniecie się boostować troszeczkę tutaj. Dobra, idą. Lecimy, przepraszam, Janowski. Pomarańczowego. O, i ten zakręt tutaj, oj, to się źle, wiedziałem, że to się źle skończy. Wow, Pax, nieźle w sumie. Dobra, Paxik. Paxik, sorry, Janowski, przepraszam. Dacie radę. Dawaj boost ode mnie, Janowski. Pięknie idą. A na pierwszej pozycji powiem wam, że tu się jedzie całkiem fajnie i przyjemnie na tej mapie. No ostatni tak samo. Przyjemnie. O kurde. Ale tu mamy czwórkę, która pe... No to GG! Mieliśmy czwórkę, została dwójka. GG! I od co sobie pojechał? GG to ja jestem ostatni, co tam nie będzie. U
Boże, dobra. Ćwikła i Pax mają szansę. Przypomnijmy tylko, że w tym drugim sezonie zabrakło przynajmniej na początku pierwszej osoby, tak, Markeza, także macie od razu, można powiedzieć, dużo łatwiej, no bo jednak, co by nie mówić, chłop wygrał dwie konkurencje, także... Chociaż też bardzo ciekawe, jakby sobie poradził na takich stuntowych mapkach, to też jest bardzo... Ale widzisz, to jest... Trzeba ze sceny zejść niepokonanym, jak to mówią, nie? Trzeba wiedzieć, kiedy zejść. O kurde. Skończył karierę. Mój odsonek tak. Tutaj coraz większy ten dystans. Pax wyleciał. Oj, Pax. Elko. Nie. Pax. O nie. Co Pax? Dalej Ćwikła, bierzemy go tam. Ale Ćwikła podgania. On tutaj dalej, na tym... Dalej Ćwikła, on się wybustuje tutaj, kurde. Oni się będą bustować na dziki kot. Ej, bez kitu. Ćwikła i odson to jest drużyna przecież. No tak. Jedziemy Janowski. No trenowany. Boją się, 100%. Bustujemy się Janowski. No, nie wierzę. Który wyleci na zewnątrz? O nie, udało im się. Sorry. Ajajaj. Dawaj. Dawajcie na plecy. Aura Ćwikła, dajecie Jotsona, no musicie. Dawaj Oskar, robimy tutaj miniku. No już nie macie prawie, nie? Ja tylko przypomnę, że Aura i Ćwikła zajęli bardzo dobre pozycje, drugą i trzecią w pierwszym sezonie w WWH, więc... Cały czas utrzymują się. Kurde, strasznie szkoda mi tu Paxa. No, wypadł. No, ale jeszcze mam trzy okrążenia. Ja nie no, Pax goni na chillu. Trzy okrążenia, to jest jeszcze dużo. Taka jest zmiana. Uuu, Jotsonek. Aura. Zdupiłem to. Ja akurat Ćwikła wyprzedzał i chciałem ją całą wywalić. Dla widzów tylko podpowiem, tak, bo nie było tutaj wszystkiego widać, bo akurat nie na Ćwikle byliśmy, ale Aura poświęcił się i zgarnął Jotsona w przepaść. Tak jest, tak było dokładnie, tak. Aż zgarnąłem Jotsonka? Tak! Dobra, to dawaj imienniku mój. Tylko przypomnę, że w komentarzach ludzie głosujecie na nagrodę publiczności dla któregoś z zawodników, także takie akcje... Jeżeli według was zasługują, to śmiało piszcie Aura na przykład, nagroda publiczności, albo Ćwikła Cox, bo wyprzedził dzięki temu też. Skater Cox, bo tam z tyłu gdzieś się odzywa. Ja bym Ćwikłę biorę. Dziki kot Cox, bo ma najlepszy modulator, nie wiem. O, jeszcze. Każdy coś. Dziku, bo grał Urgotem na topie w Lidze Legend. No, za wszystko można dosłownie nagrodę publiczności zgarnąć. Wszystko od was zależy, totalnie. O, cześć, ja co? Liczy się pomysłowość. Do ciebie. Okej, co tu mamy? Ćwikła na pierwszej pozycji, tak? Dawaj, na kogo kamerę dać? Kto robi dymy zaraz, panowie? Ja tu za chwilę kogo. Kto tu planuje? Coś pod publikę? Chciałbym, ale trzeba dojechać. Od się boostować, Ćwikła jest pierwszy. Ja zobaczę zawodnika, Ćwikła, który się nazywa Dejojek, jakie on ma tam dymy. O, Jojek ma tu dymy jak coś. Ja wiem, ja prawie się wydupiłem na tym. Dobra, teraz... Sorry, ja co? Sorry, wywaliło mnie do góry. Ćwikła by se pojechał jakby. Ćwikła puszcza grę. Ćwikła się wywalił! Wyeliminowany zawodnik. Wyeliminowany, no dyskwalifikacja. Ćwikła puszcza? Ej, czekajcie, ile osób opuściło? Jedna. Tylko Dzika wyrzuciło? Tak. Chyba miał wcześniej problemy też. Okej. Niestety w takim razie mamy pierwszą dyskwalifikację niestety, no. Więc... No cóż... Bez, ja bez powrotu na ten wyścig. Co? Jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Nie. Okej, okay, nie, Jotson... No, Ćwikła, uważaj, bo coraz bliżej są za tobą, a ten zakręt akurat wszyscy tu muszą wyhamować, więc... Aura, kogo tu przegoniłeś przed chwilą? Ale ja? Skater wyprzedził po wewnętrznej. To Jotson tak po bandzie poleciał? Nie opłaca, tak, ja Jotson po bandzie. O, teraz będzie które okrążenie, panowie? Czwarte. Czwarte na pięć, więc zaraz zaczną się dymy tu z przodu. Tak, teraz Janowski wyszedł na pierwsze miejsce. Jotsonek, Skater, wypadł to jest? Skater. Tak, Skater dostał przestrzał. Jaki pęd dostałem do dupy. Ajajaj, Janowski, Jotsonek. O, jest na tych mapach, będzie młyn. Ćwikła. Ad Jotsonkiem na net. Dawać. Dobre to było. Mamy dwóch pomarańczowych w ogóle z przodu, nie? Rzeczywiście. Dobra, już jeden. Zmień kolor, jak nie chcesz być pomylony. No. O, Aura tutaj się czai z tyłu. Na pit stop, przemaluj się. Janowski, jestem za tobą już. No. O kurde, co się Aura, tam dzieje? Aura, druga pozycja i... Ale było blisko! No, ale przestrzelił tam Aura! No strasznie! Ćwikła zatrzymał się!
Oho! Życiuka się zatrzymał przecież! Ja nie przestrzelił! Kurde, ale. Ale tu jest gęsto! No ale Timek ćwikła Jodson by. Ooo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 
Zdecydowanie. Wystrzelony, a nie wystrzelony. Ale tak to było. Bolesne. Plus jeden. Czy skater to jest za na hamowanie wcześniej. Na drugiej, ale Jobson jest tu spocony i nie da się go... No, to się dziwisz. Kurna. Ale wy chyba noski? Wiecie, jaka jest jedyna taktyka, żeby takiego Jobsona wyrzucić. Chyba tak jak... No zresztą już powiedziałem. Na pełne. Dobra, dziękuję bardzo. Co, już uczyli się taktyk do wyrzucania. Kolejny doping polecia. Kolejny, drugi dokładnie. Ale nie mówię, dyspolikum. No tak, fajnie. Dawajcie, boostujcie się za mną. Dobra, let's go. Ja też mam. Kolejny zawodnicy opuszczają. Aurę tutaj troszeczkę. Ale ja nie jestem pierwsza. Ale skapuj. Ja nie chcę cię. O matko, dobra, Aura najlepiej wyszedł tutaj z tej sytuacji. Ja nie jestem pierwszy, to zabrzmiało jak na nagrywkach. Ja nie jestem pierwszy, nie gadź mnie. Ja nie jestem snack. Sorry, Ćwiko. Ćwika teraz będzie do dupy tutaj, wiesz? Ja wiem. O kurde. O! Ale się zahaczyli, dobra, jest ładnie, jest ładnie. O Jezu, czy dupia! Nie no, za eliminatora. Nie no, Janowski i to zrobił jeszcze... Cześć! Tak, ale randomowo chyba. Ale Janowski no tak, dobra. Aura, lecimy? No, słuchaj, ja byłem na pierwszej pozycji. Pak się tu zaczął gdzieś pojawiać, widzę. To nieźle, J-Pog lecimy. J-Pog lecimy. Dawaj, Bejku. J-Pog, dawaj. O kurde. Dawaj, Kamilek, lecimy. Są pewne zmiany tutaj w odróżnieniu. Ale no do tutaj powiem tak, sezonu. Tu się tyle dzieje po prostu naraz, że to jest szok. To by trzeba z 5 perspektyw mieć, żeby to ogarnąć. Dosłownie. A nie, ale Fredynki nie trzymają. Ajajaj. A kto jest na pierwszej pozycji teraz? To jest tak pierwsze. W sumie to ja jestem pierwszy. Okej. A Ćwikła gdzie jest? Ja jestem drugi, ja jestem w ogóle. A to jest najśmieszniejsze, ja widzę jak tu próbują to pierwsze miejsce strącić i wpada taki Janowski i po prostu rozwala wszystkich tych, oprócz tych, którzy byli na pierwszej pozycji. Tak, eksplodują w każdą stronę. Tak jak Dixon wczoraj na gridzie. No dalej, jak chcecie coś zrobić, to już musicie się ostro spiąć. Ciutko. No została ostatnia szansa. No trochę trudno jak widać gdzie blisko siebie i tutaj zakręt jest, wiesz? No jest niebezpiecznie. Dobra. Więc... Uważajcie, tak, biorę to lewo. To hamowanie chyba. Tak, dawaj, ja też lewo. Leci Ćwikła i jeszcze, ale wybustował się od bustowanego, proszę państwa. Aura tutaj no będzie gęsto, gęsta teraz atmosfera. Zakręt, to tak spowolni. Aj, oj, aj, sorry, aj. Patrz, dobra, dzięki. Spoko, lecimy. Dobra. Lecimy. Ćwikła się za wami już czai, panowie. Widzicie, jak ja lewo, ja dobra. Błyn. Ale on tam cały czas trzyma odległość. Dobrze. Ale Janowski wystrzelił! No. Już macie do mnie 3 sekundy, jeszcze to nadrobicie. Yeah. A ile zostało punktów? Ćwika do środka. 20. I tutaj jest straszny... Spokojnie panowie, możecie się teraz spocić już na koniec. Zdecydowanie, może zaraz podkapać. Ostatnie okrążenie, panowie utykają po prostu mordziaszki. I lecą, Ćwika lecą na wygraną. Aura w ostatnich dni skręciłem. Ja środkiem jadę. Ale Jobson jest za daleko chyba, żeby go. Bardzo daleko jest, naprawdę, musicie się mocno boostować. Nic nie widzę. Aura, jesteś z lewej do Ćwikły. Wiem. Dobra, ładnie wyszło. Nic nie widziałem. Nie bij go. Nie. Sorry, no sorry, wydupiło mnie. Przepraszam. Wydupiło mnie, przepraszam. Dobra, Aura jest... Aura, nie przepraszaj za wydupienie. Nie przepraszaj, no przepraszam, no bo to nie było specjalnie, no nie chcą go gonić. Dobra. Pamiętajcie, Aura jak wydupia to niespecjalnie. Niespecjalnie. On nigdy tego nie chce. O, nie, ja to tylko to zawsze. Przegania. Jakby chciał, to się spyta. Tak. Aura to dobry chłopak był, także... Tak. On zawsze dzień dobry mówił na klatce. No, ale teraz... Ale żebyście wiedzieli, jak do polowania na wakacje. Przyklejał i źle mu to wyszło. Widziałem. Pax, kocham cię. 5 giftów dostaniesz, jak mam wypłatę. Pax, 5 giftów, jak wypłatę dostaję. Jest. Pax, 5 giftów, jak wypłatę dostaję. Ale mieliście tam na końcu. Ale to było. Okej, Jodson, Aura, Janowski, Skater, Pax. J-Pog. Ćwikła się zatrzymał. Pak, Ćwik. Ćwikła się bawi jak ty. Jojek.
Co, co? Ty się Tak, ja się pozbyłem. Nie no, proszę państwa, wyścig był naprawdę świetny, ale najlepsze okrążenie, o dziwo, zrobił Pax. Ale patrzcie na to, Joconka najlepsze okrążenie nawet nie miało do podjazdu do okrążenia czy Aury, czy Paxa, czy Skatera. Generalnie... Na pierwszym miejscu masz dużo większe spowolnienie przez to. No przez to, że ja byłem też ostatni na początku. A w ogóle go się nie da wywalić, tak by the way. I moglibyście naprawdę, naprawdę dużo poradzić. No niestety dwóch zawodników też odpadło, także lecimy i widzimy się już za moment w studiu pomeczowym. Także zaczynamy studio, panie Joconek, gratulujemy przede wszystkim wygranej. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Jak czujesz się po pierwszym wyścigu w drugim sezonie WWH? No te wyścigi generalnie w trybie kontaktowym są dość ekscytujące. Tu jest dużo zakrętów, z których łatwo można wypaść, nie ma żadnych barierek po bokach i do tego przeciwnicy są dosyć ciężcy. No i przy okazji no sam wyścig jest generalnie dość kręty jak na wyścig kaskaderski, więc wygrana na pewno nie była łatwa. Tak jest, tak jest. No w sumie rzeczywiście jest różnica w porównaniu do pierwszego sezonu, gdzie te mapki były troszeczkę inne, w tym wrażenia na pewno są dużo lepsze. Jeszcze kwestia tego, jak obstawiałeś ogólnie, w sensie dobrze się czułeś w takich kaskaderskich, czy bardziej wolisz wyścigi spokojne? Czy to są twoje raczej klimaty, czy uważasz... No, proszę. Generalnie moim klimatem bardziej są wyścigi takie, możemy powiedzieć, bardziej uliczne, z pewnymi jakimiś tam udogodnieniami, prawda? Ale wyścigi kaskaderskie też mają to coś, na przykład te wszystkie wysokie prędkości, zakręty na wysokich prędkościach, gdzie można łatwo wypaść, to jest ciężkie, aczkolwiek też mi to dosyć odpowiada. Nie wydaje mi się, żebym był tego też największym mistrzem, ale udało się tym razem. Panie Joconek, ostatnie pytanie tutaj jeszcze. Jak się czułeś po zmianie kontrolera? Bo tutaj nie wszyscy wiedzą, ale Joconek jest raczej graczem, który korzysta z pada do grania wyścigów GTA, a tym razem brał udział w wyścigu, ale przy pomocy klawiatury. I jak się z tym czułeś? Generalnie kontroler daje mi pewną może gdzieniegdzie stabilność, jeżeli chodzi o samochód i może czasami lepsze wyczucie. Ale jeżeli generalnie chodzi o samą jazdę, to nie ma to jakiegoś takiego bardzo kluczowego znaczenia, bo naprawdę czuję się mniej pewnie na klawiaturze i wiem, że na niektóre rzeczy nie mogę sobie pozwolić, aczkolwiek wszystkie linie, z które się bierze zakręty, to wszystko siedzi w głowie, jak pomysł, jak wziąć dany zakręt, jak wyprzedzić jednego zawodnika, a nie w urządzeniu, na którym gramy. Jasne. To jeszcze jedno pytanie mam do Dzika i w sumie do Dzikiego Kota. Co się stało, że wyrzuciło was w ogóle? No, od ostatniej aktualizacji spotkałem się już nie pierwszy raz. Słyszałem też w opinii w internecie, że Rockstar coś zepsuł w lancerze i po prostu czasami crashuje grę. A Dziku? Okay. U mnie jest taki problem, żeby połączyć się w ogóle z GTA, muszę używać pewnych programów. Tak jakby ten program na chwilę dosłownie zaczął się zaciął i tyle, no nic innego. Domyślam się, o co chodzi. Tak, niestety my musimy zrobić w tym momencie dyskwalifikację, ale no ewentualnie możemy, no nie wiem, musimy to jeszcze przemyśleć, jakby to zrobić. Tak, czy zrobić dyskwalifikację jako 0 punktów, czy zrobić z tego coś w stylu... Na przykład po prostu mniejszej ilości punktów, nie? W takim razie dziękujemy za studio i widzimy tak jest, się dziękujemy już za wywiady. W kolejnym wyścigu. Okej, okay, proszę państwa, jesteśmy już po wyścigu w drugim sezonie WWH. Ogólnie mam nadzieję, że ta zmiana pomiędzy pierwszym a drugim sezonem wam się podoba i sama jakby kompozycja tego, że każdy sezon będzie inny, wam się podoba. Ale jeżeli macie jeszcze jakieś propozycje zmian, propozycje ogólne, które można byłoby tutaj rzeczy jakieś zmienić, to śmiało w komentarzach piszcie. Dokładnie tak, słuchajcie, bardzo wam dziękujemy za taki aktywny udział, za podsyłanie pomysłów. Jest niestety dużo pomysłów, których się nie da zrealizować w związku z ograniczeniem GTA Online. Nie możemy na przykład sobie helikopterami latać, nie możemy sobie latać opresorami, więc musicie pamiętać, że niektóre te pomysły po prostu są niewykonalne.
Ale, i ale tak pisać, ale pisać te propozycje możecie, tak, bo w teorii część tych rzeczy w jakiś sposób inaczej dałoby radę zrobić, bo oczywiście od razu muszę tutaj nadmienić, że sposobem nie będzie korzystanie z modów na online w GTA Online, także to niestety odpada całkowicie. Musimy wszystko na czysto robić, więc dokładnie, wszystko na czysto, nic, żadnych modów, ale istnieje jakaś szansa, powiedzmy, na Server 5M, na przyszłość jakąś, którą można byłoby tam zmienić jakby przy okazji WWH. Także to wiecie, to jest rzecz na bardzo przyszłość i to jest rzecz, którą trzeba będzie sporo przetestować, zanim moglibyśmy jakby przejść na 5M-a, jeżeli chodzi o nagrywanie takich rzeczy. Ale tak jak mówiłem, wszystkie propozycje śmiało piszcie i też nie reagujcie czasem negatywnie, jeżeli ja wam jakby sprowadzam niektóre wasze pomysły od razu w odpowiedzi, w komentarzach do parteru, no bo po prostu części no po prostu naprawdę nie jesteśmy wyjaśnić, albo w stanie zrobić, albo po prostu no z naszym, czy tak powiem, że nawet nie powiem, że budżetem, co raczej czasem, trudno byłoby część rzeczy zrealizować, ale czytamy, a część z tych rzeczy, które nawet teraz może nie jesteśmy w stanie zrealizować, może gdzieś na przyszłość damy radę. Także kończąc tutaj ten wywód, zapraszam na drugi kanał, gdzie macie drugi tryb, drugą tak naprawdę, w sumie tak, drugi tryb tylko, bo mapa jest ta sama, jeżeli chodzi o wyścigi, no i do Mleko Luda, gdzie też rzeczy związane z WWH znajdziecie. Zapraszam serdecznie, tak, pojawią się, może nie po tym pierwszym, ale jak najbardziej. Ale kiedyś na pewno. Jest. Także dziękujemy bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że dalej WWH wam się podoba i będziecie brali udział wraz tak naprawdę z użytkownikami tutaj, z Hoxami w kolejnych edycjach WWH po prostu. Także dziękujemy, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć. Dzięki wielkie.